Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, jeszcze raz pozdrawiam, tak króciutko. Moi drodzy, często używanym chwytem przez protestantów jest, dlaczego apostołowie nie piszą o Maryi, że trzeba się jej oddać. Prawda? Moi drodzy, kto jest autorem Słowa Bożego? Apostołowie czy Duch Święty? Duch Święty. Apostołowie pisali to, co Duch Święty chciałby nam było przekazane, tak? Apostołowie, ewangeliści, wcześniej prorocy, tak? Duch Święty jest autorem Słowa Bożego, nie apostołowie. Apostołowie nie pisali od siebie. Pisali pod natchnieniem Ducha Świętego. I nie można dzielić włosa na czy albo święty Jan nie napisał, albo święty Paweł nie napisał, więc apostołowie nie pisali o Maryi. Nie. Bo w Nowym Testamencie jest o Maryi. Ewangelii, w sercu Słowa Bożego jest o Maryi. I jest tyle, ile Duch Święty zechciał objawić. Duch Święty objawił prawdę o Maryi, nakreślił nas, nam, kim jest Maryja, wprowadza nas w tajemnicę Chrystusa i Maryi, w Ewangelii świętego Łukasza. Takie tanie zagrywki, gdzie apostołowie głoszą Maryję, pytajcie Ducha Świętego, dlaczego nie natchnął ich, by o tym pisali, ale natchnął świętego Łukasza, by nam przedstawił tę prawdę. Natchnął ewangelistę Jana, by nam przedstawił Kanę, przedstawił nam oto matka Twoja, to syn Twój, tak? Natchnął proroków, by nas wprowadzili już w tajemnicę Maryi, w tym, kim jest Maryja, odwieczną nieprzyjaciółką szatana, tak? Tam zaprzysiężoną, tak już z ogrodu Eden, nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę. Więc Maryja jest tą niewiastą, między którą a szatanem Bóg rzucił nieprzyjaźń. Ale to was boli. Tak? Więc jest o Maryi tyle, ile Duch Święty zechciał objawić i to, co Duch Święty zechciał objawić, w taki sposób, w jaki to objawił. Tak to objawił, że wprowadza nas, jest wystarczające, by nas wprowadzić w tajemnicę Maryi, w tym, że jest Matką Boga, w tym, że można się jej poddać, jak Chrystus był jej poddany i nie ma tu nic, żadnego bałwochwalstwa, bo inaczej Chrystus by był bałwochwalcą, tak? Umieścił tę prawdę, tak jak chciał, tyle, ile chciał Duch Święty. Więc nie dajmy się złapać na takie tanie zagrywki, gdzie apostołowie to piszą. Duch Święty nas pouczył o Maryi i zrobił to w Ewangeliach. I przestańcie zadawać takie prostackie pytania, bo one świadczą o tym, że tyle rozumiecie ze Słowa Bożego, co nic. Jeszcze raz, nie apostołowie są autorami Słowa Bożego, nie prorocy, ale Bóg, Duch Święty. I prawda o Maryi jest. Tyle, ile Duch Święty zechciał objawić, a i tak jest wystarczająco wiele, by stwierdzić to, co święty Kościół, prowadzony Duchem Świętym, na podstawie tego, co nam Duch Święty o Maryi objawia, stwierdzić i dogmat ogłosić. Pozdrawiam.